Dzień dobry, moi drodzy. Nazywam się Oriana i jestem wróżką, karciarką pokoleniową. Wróżę z kart klasycznych, geomancyjnych oraz z innych kart wróżebnych. W tym tygodniu przyszykowałam dla Was horoskop dla wszystkich znaków zodiaku. Horoskop z kart klasycznych. Zapraszam. Baran. Drogie barany, sam początek tygodnia to dla Was skupienie się na sprawach administracyjnych i urzędowych. Karty bardzo jasno wskazują, pokazują, że będziecie pochłonięte regulowaniem spraw urzędowych, osobistych, w wysokich urzędach. Będą to też sprawy związane z Waszą pracą zawodową. W okolicach środy karty pokazują skupienie się na rodzinie i na sprawach uczuciowych. Bardzo ważne jest, żebyście w wirze pracy i w wirze tych Waszych codziennych zajęć i porządkowania tych swoich spraw nie zapomnieli o najbliższych, bo naprawdę będą oni potrzebować Waszej atencji i uwagi. W drugiej połowie tygodnia karty pokazują również skupienie się na materii i na sprawach zawodowych. Jednak bardzo jasno zaznaczają: umiesz liczyć, licz na siebie. Nie licz na to, że ktoś za ciebie coś zrobi w pracy. Nie licz na to, że kolega, koleżanka cię wesprze w twojej pracy zawodowej. Jasno tu karty wskazują, że będziesz musiał pracować sam na swój sukces i że go osiągniesz. Rozkład zamyka siódemka karo z damą pikową, co mówi o tym, że masz możliwość wygrania w jakąś grę losową, masz możliwość wygrania jakiejś dodatkowej gotówki lub po prostu zostaniesz pochwalony za swoją wytrwałą i ciężką pracę. Przesłanie dla Was na ten tydzień to Pani Pioruna. Niespodzianki, niekiedy szok, całkowita zmiana paradygmatu. Także musicie się spodziewać, że w tym tygodniu nastąpią bardzo duże zmiany w Waszym życiu. Anioł wspierający i opiekuńczy dla Was na ten tydzień to Archanioł Raguel, boski porządek. Wszystko w tej chwili dzieje się tak, jak powinno być. Spójrz poprzez iluzję i zobacz leżący pod nią porządek. Także, moi drodzy, to nie jest tak, że cały ten bałagan jest po nic. Wszystko dzieje się po coś i nic nie dzieje się bez przyczyny. I to jest dla Was przesłanie na ten tydzień. Byk. Ojojoj, drogie byki, dosyć trudny tydzień Was czeka. Nie ukrywam, że karty pokazują spory konflikt w domu. Konflikt i kłótnia zostanie wywołana przez kobietę. Powiem Wam tak, czasami warto odpuścić. Jeżeli będziecie szli w ten konflikt, jeżeli będziecie uparcie trzymać przy swoim, niestety może się to przerodzić w potężną awanturę rodzinną. Połowa tygodnia dla Was to czas dodatkowej gotówki. Możecie dostać od kogoś prezent lub jakąś dodatkową gotówkę. W drugiej połowie tygodnia musicie bardzo uważać, ponieważ karty pokazują kłamstwo i oszustwo. Pilnujcie portfela i pilnujcie pieniędzy. Jest tutaj przestroga przed kradzieżą. Koniec tygodnia. Jest to doskonały czas na snucie planów zawodowych i biznesowych. Może pojawić się na Waszej drodze osoba, mężczyzna, który otworzy Wam zamknięte do tej pory drzwi lub zaproponuje jakiś wspólny biznes czy wspólny interes. Ogólnie zawodowo i finansowo ten tydzień dla Was jest bardzo korzystny. Natomiast tak jak powiedziałam na wstępie, troszkę tutaj może być trudności na polu uczuciowym i rodzinnym. Przesłanie dla Was na ten tydzień to kapłanka ołtarza, przygotowania, modlitwa, święty rytuał. Kapłanka ołtarza jest to opiekunka domostw, opiekunka domów, związków i rodzin. Dlatego też ta karta się pojawiła. Tak jak wspomniałam wcześniej, nie warto się kłócić, nie warto brnąć w ten konflikt, bo spokój jest najważniejszy. Anioł wspierający dla Was na ten tydzień to Archanioł Raziel. Odzyskaj swoją moc. Użyj swojej danej od Boga mocy i intencji, by zamanifestować błogosławieństwa w swoim życiu. Bliźnięta. Bliźnięta będą planowały daleką podróż.
może się okazać, że nagle gdzieś będziecie musiały wyjechać i pojechać, ale tak czy siak będziecie miały w głowie wakacje, odpoczynek i urlop. Niestety nie uda się zrealizować do końca tych planów tak, jak o tym marzycie. Karty pokazują, że będą trudności i będą kłopoty z wyjazdem, z drogą, z podróżą. W połowie tygodnia macie fantastyczne karty, macie możliwość podpisania nowej umowy, nowego kontraktu czy jakiegoś dokumentu, który zapewni Wam dodatkowy przypływ gotówki. Druga połowa tygodnia dla bliźniąt to czas skupienia się na rodzinie. Jeżeli są ze mną bliźnięta, które mają dzieci, powinny bliźnięta zbliżyć się do swoich najmłodszych milusińskich, poświęcić im więcej czasu, atencji i uwagi. Jeżeli oglądają mnie młode bliźnięta, które nie założyły jeszcze rodziny, te karty wskazują na to, że zapragniecie czegoś nowego w swoim życiu, nowej miłości, nowej przygody, nowego romansu. Zwróciłabym uwagę tylko na zdrowie bliźniętom. Pod koniec tygodnia możliwe obniżenie samopoczucia, obniżenie waszej energetyki i kłopoty zdrowotne. Przesłanie dla Was na ten tydzień to strażniczka wagi, sprawiedliwość, równowaga. Pamiętajcie, drogie bliźnięta, żeby nie popadać ze skrajności w skrajność. Tylko spokój Was uratuje w tym tygodniu. Anioł wspierający, opiekuńczy dla bliźniąt, fazy księżyca, archanioł Haniel. Zwróć uwagę, w jaki sposób księżyc oddziałuje na Twoje energie oraz manifestacje. Korzystaj z jego faz. Rak. Drogie raki, zapragniecie zmieniać pracę, zapragniecie zmian jakichś zawodowych. Jeżeli nawet nie zmieniać pracy, to będziecie chcieli rozpocząć jakiś nowy projekt, czy zmienić trochę swoją drogę zawodową. Także jest to naprawdę doskonały tydzień, drogie raki, żeby zastanowić się nad swoją przyszłością zawodową. Macie bardzo korzystne karty dotyczące właśnie waszych spraw zawodowych. W połowie tygodnia widzę was w urzędzie, w administracji. To może być sąd, prokuratura, może niekoniecznie, ale to może być sąd, to może być jakiś wysoki urząd, gdzie będziecie załatwiać bardzo ważne sprawy administracyjno-urzędowe. Druga połowa tygodnia, moje drogie raki, to czas, kiedy zapragniecie bratać się z bliskimi. Będziecie mieli ochotę na spotkanie się z przyjaciółmi, z dawno niewidzianymi znajomymi. I warto około środy, czwartku takie spotkanie zorganizować. Ja wiem, że mamy pracę, mamy życie, ale nie zapominajmy o ludziach po prostu. Nie wystarczy SMS, nie wystarczy telefon. Czasami trzeba po prostu się spotkać i porozmawiać ze sobą, jak człowiek z człowiekiem. Niestety karty pokazują mi smutek pod koniec tygodnia. Może okazać się, że ktoś nie spełnił waszych oczekiwań. Będziecie na coś liczyć, będziecie czekać, aż ktoś wam w czymś pomoże, wyciągnie do was pomocną dłoń. A tu okaże się, że zostaniecie ze swoim problemem sami. Przesłanie dla was na ten tydzień to królowa łabędzi, przemiana, intuicja, cierpliwość. Bądźcie cierpliwe, bądźcie spokojne, a na pewno wasze marzenia rozkwitną, tak jak brzydkie kaczątko przemieniło się w pięknego łabędzia. Anioł wspierający i opiekuńczy dla was na ten tydzień to archanioł Jeremiel, pokonanie trudności. Najgorsze jest już za tobą. Teraz pokonasz już wszystkie dotychczasowe przeciwności. Lew. Oj, będzie się działo w tym tygodniu, ulwa, będzie się działo. Mnóstwo ludzi, mnóstwo zamieszania, bieganina, latanina. Pierwsza połowa tygodnia dla lwów to po prostu urwanie głowy. Każdy będzie czegoś od was chciał. Wy też będziecie w ciągłym biegu, będziecie mieć mnóstwo spraw na głowie. I sprawy zawodowe, sprawy koleżanek, znajomych, przyjaciół, sprawy rodzinne. Także pierwsza połowa tygodnia dla lwów to po prostu istny Sajgon, że tak bym powiedziała. Ale energia jest
pozytywne, karty są pozytywne. Będzie bardzo dużo zamieszania, będzie bardzo dużo się działo w tej pierwszej połowie tygodnia u lwów, ale to wszystko będzie z korzyścią dla Was. I zostaniecie w połowie tygodnia docenione, drogie lwy. Druga połowa tygodnia, miłość, uczucia, emocje. No kochane lwy, podzieje się w uczuciach i w miłości w drugiej połowie tygodnia. I teraz taka moja dobra rada dla lwów. Jeżeli są lwy, które planują dziecko, które planują zajście w ciążę, no to może to się wydarzyć pod koniec tygodnia w okolicach weekendu, piątek, sobota, niedziela. Jeżeli lwy nie planują dzieci, to przestroga ode mnie, uważajcie drogie lwy, bo tutaj możliwa ciąża. Lwy mogą się też dowiedzieć o jakiejś bardzo miłej, fajnej, ciepłej uroczystości rodzinnej, na którą oczywiście zostaną zaproszone. Przesłanie dla lwów na ten tydzień to chłopiec z wielbłądem, małe kroki, prośba o pomoc. No właśnie, to jest dokładnie to, co Wam powiedziałam. Wszyscy będą do Was zwracać się z tą prośbą o pomoc, ale Wy, drogie lwy, też powinnyście prosić o pomoc, bo nie jesteście w stanie załatwić wszystkiego same. Anioł wspierający, opiekuńczy dla Was na ten tydzień to Archanioł Zadkiel, karta współczucia. Przez wzgląd na tę sytuację oraz wszystkie zaangażowane osoby, wliczając w to Ciebie samego, uczyń swoje serce łagodniejszym. Panna. No cóż, młodsze panny będą skupione na nauce i na szkole, starsze panny będą skupione na pracy. Rozpoczniecie nowy etap, czy związany z nauką, czy z pracą. Nowy etap, nowy projekt w tym tygodniu Wam się szykuje lub nowa propozycja zawodowo-biznesowa. Karty są bardzo korzystne, bardzo pozytywne. Mówią o tym, że panny będą miały wsparcie osób starszych, osób bardziej doświadczonych, osób, które wiedzą, jak pokierować pewnymi projektami, sprawami, które będą tutaj w tym czasie się działy. Także macie, drogie panny, w tym tygodniu, w pierwszej połowie tygodnia koło siebie naprawdę osoby, które będą Was wspierać i które będą Wam pomagać. Druga połowa tygodnia dla panien to czas troszeczkę wycofania się. Panny nadal będą miały bardzo dużo zajęć i bardzo dużo pracy i nadal będą skupione na dokształcaniu się, na jakichś kursach, na szkoleniach czy na rozwoju zawodowym. Natomiast troszeczkę będą miały panny dosyć otoczenia i ludzi i zapragną panny być same ze sobą. Pod koniec tygodnia panny powinny uważać na pieniądze, ponieważ pokazuje mi się zbyt lekka ręka do pieniędzy. Możecie pójść na zakupy i wydać pieniądze na coś, co Wam do niczego nie jest potrzebne. Nie jest to podobne do panien, no ale jak to się mówi, wyjątek potwierdza regułę. Przesłanie dla Was na ten tydzień to mistrz strzały. Strzał w dziesiątkę. Zamiar, bezstronność. Jest to rewelacyjna, bardzo dobra karta, mówiąca o tym, że wstrzelicie się idealnie w punkt. Anioł wspierający, opiekuńczy na ten tydzień dla panien to Archanioł Azrael. Pozdrowienia z niebios. Twoi najbliżsi w niebiosach czują się świetnie. Uwolnij się od zmartwień i poczuj ich pełne miłości, błogosławieństwo. Waga. Wagi w pierwszej połowie tygodnia dostaną bardzo przyjemną i pozytywną informację. Ktoś do Was zadzwoni, napisze maila albo SMS-a, skontaktuje się z Wami i dostaniecie bardzo miłą, fajną wiadomość, która bardzo Was ucieszy. Moi drodzy, będziecie też podpisywać jakiś ważny dokument, papier. Generalnie troszkę papierologii się Mikołowa pokazuje, ale są to dokumenty pozytywne dla Was. Druga połowa tygodnia, no coś dodatkowego Wam skoczy, dodatkowe zajęcie, dodatkowa praca i dzięki temu dodatkowa gotówka. Karty pokazują też jakiś drobny podarunek, drobny prezent. Spędzanie też czasu pod koniec tygodniu z przyjaciółmi, z najbliższymi, a w niedzielę czeka Was wypad za miasto, jakaś droga, jakaś podróż, jakiś drobny tutaj wyjazd niedzielny, pokazuje mi się w kartach.
Przesłanie dla Was na ten tydzień to Książę Tęczy, rekompensata, wytrwałość. No właśnie, w końcu zostaniecie wynagrodzone za Wasze trudy. Anioł wspierający, opiekuńczy. Archanioł Ariel, odwaga. Bądź odważny i broń swoich przekonań. Nie dajcie sobie wejść na głowę, ponieważ macie rację. I jeżeli będziecie naprawdę bronić swoich przekonań i będziecie tkwić przy swoim, to osiągniecie sukces, osiągniecie to, na co liczycie. Skorpion. No, drogie skorpiony, powiem Wam, że tak jak i zeszły tydzień nie był dla Was lekki, tak i ten tydzień też nie będzie dla Was lekki. Jakaś taka tutaj energetyka jest taka. No, musicie coś, drogie skorpiony, przepracować. Po pierwsze, zadbajcie o swoje zdrowie. Bardzo dużo stresów, bardzo dużo nerwów i niestety w pierwszej połowie tygodnia bardzo silnie się to odbije na Waszym zdrowiu. Karty pokazują też, że możecie dostać informację o tym, że ktoś z Waszej rodziny choruje. Sprawa następna. Jeżeli liczycie, drogie skorpiony, że Wam coś spadnie z nieba, nic nie spadnie z nieba. Na wszystko w tym tygodniu będziecie musiały skrupulatnie zapracować. Zarówno jeżeli mówimy o sprawach uczuciowych, miłosnych, emocjonalnych, jak i o sprawach zawodowych. Owszem, macie otwartą furtkę do działania, macie wszelkie predyspozycje do tego, żeby się rozwijać, żeby pracować, żeby wszystko było w porządku w Waszym życiu. Natomiast będzie Wam brakowało trochę takiego samozaparcia. Tutaj nic nie spada z nieba, drogie skorpiony. Praca, praca i jeszcze raz praca na każdym polu w tym tygodniu. Jest bardzo dużo przestroga. Uważajcie, drogie skorpiony, ponieważ w drugiej połowie tygodnia karty pokazują oszustwo. Ktoś będzie chciał Was zmanipulować lub oszukać na sporą kwotę pieniędzy. Nie załatwiajcie też żadnych spraw związanych z majątkiem nieruchomym. Z domem, z mieszkaniem, z firmą. W ogóle, jeżeli macie do załatwienia sprawy mieszkaniowe, domowe, firmowe, związane, tak jak powiedziałam, z majątkiem nieruchomym, absolutnie nie jest to czas na tego typu sprawy. Odłóżcie to na kolejny tydzień, ponieważ jeżeli zaczniecie to teraz, w drugiej połowie tygodnia, to wszystko się posypie jak domek z kart i nie uda Wam się uzyskać i załatwić nic. Przesłanie dla Was na ten tydzień to Królowa Światła. Światło, oświecenie, świętowanie. Ta karta mówi o tym, żebyście mieli szeroko otwarte oczy. Karta Królowa Światła mówi o tym, że otwiera Wam oczy i oświetla Wam Królowa Światła sprawy, które do tej pory były dla Was niewidoczne. Anioł wspierający, opiekuńczy. Na ten tydzień dla Was to Archanioł Raziel, duchowe zrozumienie. Przynoszę Ci ezoteryczne informacje i symbole oraz pomagam w zrozumieniu duchowych prawd. Co to znaczy? Ni mniej, ni więcej, tylko zwracajcie uwagę na znaki. Strzelec. Karty pokazują na drobne problemy w sprawach rodzinnych i domowych. Nie załamujcie się, drogie strzelce, nie wariujcie, to wszystko jest przejściowe. Karty pokazują też nawarstwienie wielu spraw, zarówno związanych z finansami, z pieniędzmi, z pracą, z życiem osobistym i po prostu już Wam się ulewa i po prostu nie macie siły. Także w tym tygodniu strzelce będą potrzebowały wyciszenia i zrównoważenia swojej energii. W drugiej połowie tygodnia dla strzelca idzie bardzo dobra informacja. Będzie strzelec podpisywał dokument i papier, który będzie dla strzelca bardzo korzystny. Karty wskazują też na wyjazd i drogę w okolicach tak 10, 11, może nawet troszkę później. Ale będzie tu przekazywanie informacji związanych z daleką podróżą i z dalekim wyjazdem. No cóż, no nic nowego dla strzelca. No strzelce podróżnicy, także co chwilę gdzieś jeżdżą, gdzieś latają i są w ciągłym biegu. Przesłanie dla strzelców na ten tydzień to siostry pół roku.
cykle rozwoju, prawo natury, boski porządek. Pamiętajcie, drogie strzelce, że wszystko dzieje się w odpowiednim czasie, o odpowiedniej porze. Tak jak w naturze są pory roku, są wszelkiego rodzaju cykle, tak samo w życiu. I pewnych spraw po prostu nie da się przyspieszyć, drogie strzelce. Anioł wspierający i opiekuńczy dla Was na ten tydzień to Archanioł Sandalfon, dary od Boga, Archanioł Najsprawiedliwszej Sprawiedliwości. My, anioły, przynosimy Ci dary od Twojego Stwórcy. Otwórz ramiona, by je otrzymać. Koziorożec. Koziorożcu, w tym tygodniu ktoś poprosi Cię o pomoc w sprawach urzędowych, w sprawach administracyjnych. Nie do końca, drogi koziorożcu, będziesz miał na to ochotę, natomiast ja uważam, że pomóc powinieneś. Sprawa kolejna, koziorożce powinny zadbać o zdrowie. Bardzo dużo pracy czeka koziorożce i w ogóle koziorożce pokazują mi karty, że będą bardzo mocno intensywnie pracowały w tym tygodniu. W związku z tym możecie mieć bóle nóg albo kręgosłupa, albo po prostu możecie zachorować. Przeciążenie, przemęczenie sprawami zawodowymi spowoduje utratę sił witalnych u koziorożców. W połowie tygodnia koziorożce skupią się na miłości, na uczuciach i na rodzinie. Uwaga, bo pod koniec tygodnia może pojawić się u koziorożców konflikt o pieniądze, konflikt finansowy. Także tutaj czeka Was delikatny spór na tym polu. Przesłanie dla Was na ten tydzień to kartograf przeznaczenia. Prawdziwy cel, natchnienie, wolna wola. Ta karta mówi o tym, że są pewne rzeczy przeznaczone dla Was, które wydarzyć się muszą i które wydarzyć się powinny. Natomiast pamiętajcie, drogie koziorożce, że jesteście ludźmi, a każdy człowiek ma wolną wolę. Także korzystajcie z tej wolnej woli i nie patrzcie ślepo. Nie wierzcie ślepo wszystkim ludziom, nie patrzcie ślepo przed siebie, tylko dokonujcie w tym tygodniu świadomych wyborów. Anioł wspierający, opiekuńczy dla Was na ten tydzień to Archanioł Azrael, ukojenie. Gdy tylko mnie potrzebujesz, jestem przy Tobie, pomagając w uzdrowieniu Twojego serca. Wodnik. Wodniki zapragną wyjść do ludzi, ale nie w miejsca byle jakie. Wodniki zapragną przebywać w tym tygodniu w miejscach pięknych, w miejscach, gdzie jest sztuka. I zapragną otaczać się też pięknymi, miłymi, wykształconymi ludźmi. Wodniki też bardzo mocno w pierwszej połowie tygodnia będą skupiały się na sprawach finansowych i związanych z majątkiem. Drogie wodniki, zastanówcie się, co jest do uregulowania, jeżeli chodzi o sprawy majątkowe w Waszych rodzinach, bo czas najwyższy się tym zająć właśnie w tym tygodniu. Druga połowa tygodnia dla wodników to nieprzyjemna wizyta w urzędzie, ewentualnie rozmowa z jakimś urzędnikiem, osobą w uniformie. To może być jakiś kontroler, to może być policjant, to może być strażnik miejski. W każdym razie karty pokazują nieprzyjemne spotkanie z osobą pracującą w uniformie i nieprzyjemną rozmowę, która skończy się niestety jakimś papierem, jakimś dokumentem. To może być mandat, to może być upomnienie lub tego typu sprawy. Przesłanie dla Was na ten tydzień to Król Orłów. Szeroka perspektywa, anielska pomoc. Drogie wodniki, w tym tygodniu macie myśleć szeroko, macie mieć naprawdę szeroką perspektywę. Nie zawężajcie swojego pola widzenia tylko do jednej sprawy. Myślcie ogólnie, całościowo i przyszłościowo. Anioł wspierający na ten tydzień dla Was to Archanioł Gabriel, przywództwo. Nadszedł czas, byś przyjął swoją pozycję oraz moc przywódcy i z miłością poprowadził innych. Ryby.
No, no, drogie ryby, tydzień miłości, tydzień skupienia się na uczuciach, no będą zmiany. Tak jak w zeszłym tygodniu skupiałyście się na aktywnym szukaniu tej miłości, czy na aktywnym spędzaniu czasu z ukochanym, ukochaną serca waszego, tak w tym tygodniu karty mi pokazują naprawdę działanie. Piękne karty uczuciowe mówiące o tym, że tutaj bardzo dużo może się zmienić w tym tygodniu uczuciowo. Oczywiście na plus. Ryby czeka też jakieś wyjście wspólne z drugą osobą. Także ryby nie będą samotne w tym tygodniu. Będzie otaczała was miłość i bliscy ludzie. Druga połowa tygodnia dla ryb jest to czas zawodowy i finansowy. Będziecie zastanawiać się, drogie ryby, jak znaleźć dodatkowe źródło dochodu i powiem więcej, bardzo szybko wpadniecie na wspaniały pomysł i czekają was dodatkowe pieniądze i dodatkowa gotówka w drugiej połowie tygodnia, która, uwaga, to dodatkowe zajęcie, jeżeli dobrze to rozegracie, jeżeli dobrze podejdziecie do tematu, to może być wasza stała praca lub nowa, bardzo dobra praca. Także to jest początek także zmian na polu zawodowym u ryb. Bardzo dobre karty. Przesłanie dla was na ten tydzień to drzewo odpoczynku, cierpliwość, spokój. Także tak, drogie ryby, cierpliwość wasza się opłacała. Spokojnie, spokojnie i jeszcze raz spokojnie, nie denerwujcie się. Ten tydzień dla was będzie bardzo dobrym tygodniem. Anioł wspierający na ten tydzień dla was to Archanioł Zadkiel, jasno słyszenie. Zwróć uwagę na pełne miłości przewodnictwo, rozbrzmiewające w twoim umyśle lub pochodzące od innych ludzi. Moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną, że obejrzeliście i wysłuchaliście mojego horoskopu z kart klasycznych, który dla was przygotowałam. Pamiętajcie, że horoskopy są cykliczne, także pojawiają się co tydzień. Zapraszam was bardzo gorąco i serdecznie na naszą stronę www.ezoteryczna.tv, gdzie są ciekawe artykuły. Cyklicznie pojawiają się horoskopy i różne nagrania, a także możecie na tej stronie skorzystać z pomocy naszych doradców duchowych, naszych wróżek, wróżbitów i jasnowidzów. Zapraszam też do subskrypcji naszego kanału na YouTubie Ezoteryczna TV. A jeżeli teraz chcesz dowiedzieć się więcej, jeżeli teraz pojawiło ci się w głowie jakieś pytanie, na które nie znasz odpowiedzi, zachęcam do wysłania SMS-a o treści porada pod numer 74550. W treści SMS-a porada, twoje imię, data urodzenia oraz pytanie do kart. Do zobaczenia w kolejnym horoskopie i na Ezoteryczna TV.